Będąc młodą lekarką, która każdy wymóg nowej epoki usiłuje medycznie sprostać, wszedł raz do mnie pacjent, cały nacechowany cierpieniem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Domniemywam, że zatrucie jadem. Kiełbasianem. Skądże znowu społeczno-porównawczym? Proszę to uściślić, gdyż nie rozumiem. Otóż parę lat temu nazad, jak niektórzy zaczęli się bogacić na szczękach i łóżkach polowych, to od czasu do czasu dostawałem czkawicy. O, to się zdarza. Słucham dalej. Jak potem fortuny zaczęły rójść, przerodziło mię się to w stałą zgagę. Tak bywa. Słucham dalej. Kiedy pokazali w telewizorze koło fortuny i facet za parę literki jeden cytat zgarniał samochód z niespodzianką w bagażniku, to mię zaczęła wydzielać czustka. Ona to do siebie miewa. I co dalej? Kwękałem chronicznie, ale jakoś żyłem. Aż tu nagle Bank Śląski dostał takiego przebicia, że mię ścięło. Jakem przeliczył, ile te padalce zarobili na jedne akcji, to wątroba się we mnie przewróciła, żółć wylała i śluz. To przykre. Śluz. Ale może pan to odebrał zbyt osobiście. Osobiście? Pani doktor, cały naród zawył. Prasa dostała amoka. Politycy zaczęli się zdejmywać ze stanowisk i szarpać jak brytanny. Ludzie zaczęli szarpać w włosy, a jeden poseł to nawet pęk. Co pan powie? Przy ludziach? Przy ludziach na sali sejmowej. I co, wezwali pogotowie? Nie wezwali, bo to nie było pęknięcie tułowia, tylko nazwisko. Aha. I co ja mam teraz robić? Ja jestem jednostką skromną i nawet niekoniecznie muszę mieć szmal. Ale żeby inny, cholera, też nie miał. Bo to mnie zdrowotnie wykończy. No cóż, proszę się położyć na leżance, a ja wkroczę w pańską jamę. Znieczuliwszy pacjenta narkozą, rozcięłam mu powłoki i zaczęłam przepatrywać organy. Rzeczywistość przewyższyła nawet statut quo. Woreczek żółciany, czustka, wątroba i przewód były tak obrzmiałe i nasiąkłe jadem, że mogły zaowocować mię zejściem. Wycisłam je więc do maleńkości. Zeszpachlowałam. Zdezynsekowałam nad manganianem. A jad odessałam szlauchem. Całość zeszyłam cadgutem. Na wszelki wypadek pozostawiając przetokę. A! No i co? Lepiej? Lepiej? Dużo lepiej. Przewód mam spokojniejszy, a w dole brzucha odczuwam jakby ulgę. No widzi pan, no. Tyle, żeby jeszcze tych, co wycenili bank, wyrzucili z pracy. A może los zrządzi, że wyrzucą. O, a tych urzędników, co kupili akcje, żeby wyaresztowali. Cholera. Może Bóg da, że wyaresztują. A chociaż z jednego, żeby tak wbili na pal. To już niech pan tak nie marzy. No to dziękuję stukrotnie. Rączkę medyczną całuję i może jeszcze jakoś pożyję w tej naszej niesprawiedliwości społecznej. Nie ma za co. A innemu, żeby tak chociaż jedno oko wyłupili. Ech, jakież to piękne, albo dwa, że młoda lekarka na wskutek swej bezinteresownej wiedzy i postępu wzniosła się ponad narodową zawiść. Co pomyślawszy, dokończyłam pisemko do władz na sołtysa, który sobie stawia nową chlewnię, a niby skąd się tak wzbogacił. Do usłyszenia. Fortuny zaczęły rójść, przerodziło mię się to w stałą zgagę. Tak bywa. Słucham dalej. Kiedy pokazali w telewizorze koło fortuny
i facet za parę literki i jeden cytat zgarniał samochód z niespodzianką w bagażniku, to mię zaczęła wydzielać czustka. Ona to do siebie miewa. I co dalej? Kwękałem chronicznie, ale jakoś żyłem. Aż tu nagle Bank Śląski dostał takiego przebicia, że mię ścięło. Jakem przeliczył, ile te padalce zarobili na jedne akcji, to wątroba się we mnie przewróciła, żółć wylała i śluz. To przyk. Zdezynsekowałam nad manganianem. A jad odessałam szlauchem. Całość zeszyłam cadgutem. Na wszelki wypadek pozostawiając przetokę. A! No i co? Lepiej? Dużo lepiej. Przewód mam spokojniejszy, a w dole brzucha odczuwam jakby ulgę. No widzi pan, no. Tyle, żeby jeszcze tych, co wycenili bank, wyrzucili z pracy. A może los. Będąc młodą lekarką, która każdy wymóg nowej epoki usiłuje medycznie sprostać, wszedł raz do mnie pacjent, cały nacechowany cierpieniem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Domniemywam, że zatrucie jadem. Kiełbasianem. Skądże znowu społeczno-porównawczym? Proszę to uściślić, gdyż nie rozumiem. Otóż parę lat temu nazad, jak niektórzy zaczęli się bogacić na szczękach i łóżkach polowych, to od czasu do czasu dostawałem czkawicy. O, to się zdarza. Słucham dalej. Jak potem fortkę. Śluz. Ale może pan to odebrał zbyt osobiście. Osobiście? Pani doktor, cały naród zawył. Prasa dostała amoka. Politycy zaczęli się zdejmywać ze stanowisk i szarpać jak brytanny. Ludzie zaczęli szarpać w włosy, a jeden poseł to nawet pęk. Co pan powie? Przy ludziach? Przy ludziach na sali sejmowej. I co, wezwali pogotowie? Nie wezwali, bo to nie było pęknięcie tułowia, tylko nazwisko. Aha. I co ja mam teraz robić? Ja jestem jednostką skromną i nawet niekoniecznie muszę mieć szmal. Ale żeby inny, cholera, też nie miał, bo to mnie zdrowotnie wykończy. No cóż, proszę się położyć na leżance, a ja wkroczę w pańską jamę. Znieczuliwszy pacjenta narkozą, rozcięłam mu powłoki i zaczęłam przepatrywać organy. Rzeczywistość przewyższyła nawet statut quo. Woreczek żółciany, czustka, wątroba i przewód były tak obrzmiałe i nasiąkłe jadem, że mogły zaowocować mię zejściem. Wycisłam je więc do maleńkości. Zeszpachlowałam.